dzisiejszym odcinku robimy Murder Mystery w banku. Standardowo Rafa jest zabójcą, a ja szeryfem i spośród 50 graczy muszę odgadnąć, który to on. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę, jeżeli ten odcinek wam się spodoba. Subskrybujcie ten kanał, no i oczywiście wpisujcie kod w sklepie Evela. W dzisiejszym odcinku będę musiała uratować te wszystkie osoby, które są przede mną, ponieważ tam gdzieś pośród nich jest jeden zły człowiek, a jest nim Rafa. I on chce zeliminować właśnie tutaj moich kumpli. Także możecie zobaczyć, jakiego ja mam skina i słuchajcie, zasady są takie, że jeśli zostaną 3 osoby plus Evela, to Evela przegrywa. Jeśli Evela, no, odgadnie, którym skinem jestem ja, wygrywa ona. Także 3, 2, 1, rozbiegamy się wszyscy w banku. I tutaj wam powiem ciekawostkę, są ukryte przejścia, których nie widać. A few moments later. Mamy 43 osoby na 50 i tutaj mamy właśnie ułatwienie, bo będę mógł tutaj kontrolować, jak Rafałowi idzie i ile osób już tutaj wyeliminował. I na pewno Rafał będzie chciał iść tutaj, tam go pewnie ciągnie najbardziej, do komnaty z kasą. Rafał, ja ci nie chcę nic mówić, ale oni mają tym razem dużo mniej HP i ja już wyeliminowałem 2 osoby. Przepraszam, że tak szybko, ale no. To jest tutaj niesprawiedliwe, bo tutaj właśnie mało HP. Dobra, siedźcie tutaj. Siedźcie tutaj, proszę mnie wypuścić. Tu jest w ogóle ciężko, bo nie dość, że na początku jest mega dużo ludzi, to właśnie blokujemy się w drzwiach. Patrzcie się. Ha. W ogóle ja też tutaj wybrałam dobrego skina, mimo tego, że moja fryzura się nie mieści w tym kapelutku. Dobrego skina wybrałam, bo Rafałowi ciężko jest rozróżnić, która to ja. Ewela dobrze powiedziała, bo ja nie mam żadnego pojęcia, gdzie ona jest. W sensie ona ma tego skina bardzo, ale to bardzo podobnego, ale to może i dobrze, bo widzowie, którzy tutaj są i się ukrywają, no to też będą mieli problem ze znalezieniem. Także mamy kolejną osobę, siemaneczko. A ktoś tutaj się przebrał, Rafał, za kosz? Czy to jest legalne w tym odcinku? Nie jest to legalne. Trzeba eliminować właśnie takich oszustów, tak mi się wydaje. Mam go wyeliminować? Tak, Evela. Dokładnie tak. Zwiał mi, ale to by... Nie, Rafał tutaj mnie podpuszcza, skubańc. Ja w ogóle tu jest tak głośno, że ja w ogóle nie słyszę, jak ty eliminujesz kogoś, bo jeszcze mamy takie ciche te USP-ki. Ja ci proponuję sprawdzić sobie na środku, ile masz osób jeszcze. Dobra, lecimy za Rafałem. Tutaj pięknie pokolorowaliśmy klatkę, żeby jak będziemy tam biegli... Widzieliście to? Tutaj? Ktoś padł dokładnie tu, tylko pod nami. Widzieliście to? I widziałam tego ptaszka tak jakby na piętrze wyżej. A nie, to nie jest ptaszek. Czyli ty jesteś gdzieś tu. Czekajcie, gdzie to było? Ja już wyeliminowałem naprawdę bardzo dużo osób. Niektóre osoby trollowały, więc musieliśmy z Evelą ich wyeliminować. Jak możecie zobaczyć, tyle osób jest jeszcze do znalezienia. Jakiś typek tutaj sobie ten podlewał kwiatka. Bawcie się tutaj, chłopaki, a ja idę. Podlewa, bawcie się. Chodzi i podlewa sobie kwiatki. Nie przejmuję się, że tutaj Rafał grasuje, zły Rafa. Ja zapomniałem ubrać słuchawek i tak mi się ja właśnie jakoś dziko grało. XD. To mimo tego, że nie miałeś słuchawek, to wyeliminowałeś tyle osób, a ja nie widziałam, która to ty. No. Który, przepraszam. Ewela, powiedz mi, gdzie jesteś teraz. Nie mogę To jest najlepsza miejscówka, mi się wydaje właśnie. Jestem. Co tam się w ogóle dzieje? Hej! Tu ktoś był. To jest dobra miejscówka, bo tutaj dużo widać z góry. Ale co ten typek tam robi? Kampię się za tym. Dobrze by było zlokalizować, jakim Rafał jest skinem. I później po prostu tych skinów szukać właśnie. Ale ja nawet nie wiem, gdzie on jest. No tak, tak to właśnie czasami bywa, że nie da się nikogo eliminować, bo Evela sobie stanęła w takim punkcie, że jest mega ciężko, ale myślę, że damy radę. Czyli to jesteś ty tutaj. Tutaj, na tym samochodziku. Proszę cię przesunąć. Ja muszę wygrać ten odcinek. To jest taka mała miejscówka. Ostatnio narzekałam, że są za duże miejscówki, ale tutaj w małych miejscówkach jedna osoba teraz gdzieś padła. Też jest ciężko, bo się każdy blokuje, ale na koniec może mi będzie łatwiej. Ja myślę, że Evela, musisz wytężyć wzrok, bo ja byłem cały czas teraz koło ciebie, a ty mnie nie widziałaś. Można powiedzieć, że za plecami wyeliminowałem twoich ziomeczków. A ja nic nie... Dobra, teraz słyszałam. Ale gdzie? Bo każdy jest taki sam i to jest niesprawiedliwe, w sensie wiesz. Tutaj sprząta ktoś złoto. Dobra, nie, tutaj na pewno ciebie nie będzie. No tak, właśnie, z Eveną właśnie. Dokładnie tak. Co? A nie mogę ci powiedzieć, byłeś nie mogę ci powiedzieć. Ile osób mi zostało jeszcze? Już ci powiem. 31. 31, czyli ty widzisz gdzieś tutaj, czyli musisz być gdzieś tutaj. Mi się wydaje, że tutaj są wszyscy, Ewela. Tak, na środku? Tak mi się wydaje, że tu są wszyscy. Ale o tym chodzi, że nie jesteś w pomieszczeniu, tylko widzisz tą liczbę. No, ale tą liczbę można widzieć z każdej strony. Tutaj to jest najlepsza miejscówka. Ja to muszę wygrać. Chociaż ja nie ostatni odcinek przegrałam. Okej, kolejna osoba. Pozdrawiam tutaj, pozdrawiam. Nic nie słyszałam.
Ja przypominam ci, Ewela, że tutaj są tajemne przejścia i twoi widzowie już to odkryli. Co? Można powiedzieć. Widzowie, pamiętajcie właśnie, że takie odcinki nagrywamy na Discordzie. Co to znaczy tajemne przejścia? Pod schodami czy co? Tajemne przejścia. Na zewnątrz wyszliście? Nie. Nie, nie, nie. Tajemne przejścia. Z punktu do punktu. Tyle ci mogę powiedzieć na ten temat. Ra, 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 ra. Ra, 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 ra. Czy ty mnie widziałaś? Czy mi się wydawało? Do kogo ty strzelasz? Ja sobie tutaj robię tajne przejście i ułatwiam ucieczkę. Jakie tajne przejścia? Nie wolno tak. Tajne przejście zrobiłam tutaj. I patrzcie się, hop, hop i jesteśmy już tutaj. No i gdzie ty masz tajne przejścia? Windę rozwaliłam i przez windę da się teraz przejść. No, ty trolu. Ej! Ja to słyszałam. Ej, to jest niesprawiedliwe, że wszyscy mają tak malutko HP i są na strzała. Niemożliwe, Ewela. Ile ja już osób wyeliminowałem, to jest hit. Ej, 28 osób tylko zostało. Dwie osoby muszą zostać, 3 osoby i ja, tak? Tak, dokładnie tak. Czyli razem 4 osoby. Musimy ich bardzo pilnować. Musimy bardzo pilnować tych osób na końcu. Tu w ogóle po tych pokojach ktoś tu jest, ale wątpię, że tutaj ktoś kampi za krzesłem. Wątpię... Rafa? No dobra, to ja. Możesz mnie wyeliminować. Nie, myślałam, że tego typa tutaj wyeliminowałeś, ale... Ale to ja, naprawdę. To ty? No. Możesz mnie wyeliminować. Na pewno? No. To byłeś ty? No. Ja, bo ja za kogoś ten... Wyeliminowałam. Ej, nie mów, że ja swojego typa Rafał! Słucham! Ja przecież ciebie wyeliminowałam jakiegoś mojego gościa! Ale ty myślałaś, że to jestem ja? Ja kogoś zabiłam! Ale jak? Jak? No tak pstryki nie żyje. No wiesz, no przy tobie wyeliminowałem ziomeczka. Tam u góry? No przy tobie zaraz, tak było. Ej, ja byłam przekonana, wahałam się, ale... Czekajcie, gejdę tutaj, to ten Rafał Skubaniec i robi tam. Na tej mrówce latasz? Tak. Możesz mnie wyeliminować, Ewela. Tutaj to HP daje robotę. Jakby mieli tutaj dużo HP, to musiałbyś po parę razy, a ty zrobisz tryk i nie ma. I już jesteś cicho. No, i patrzcie się. Tryk i patrzcie się. I ja nie to, że się obrócić, a ja niego już nie widać. No, ale ja ci powiem tyle, Ewela, że ja to zrobiłem znowu obok ciebie zaraz. No, ale to widzicie przecież, że to nic nie widać. Jestem strażnikiem tutaj na samym środku. Ale że oni też się tak nie boją, no nie? W sensie stać w miejscu. Oni mogą dostać w każdym momencie, yes, tak naprawdę. Widziałam. Przecież tutaj to ktoś padł przed chwilą, a ciebie tu nie ma. Rafał, ty mnie trolujesz. Ty masz prop hunta. No mam. I się przebierasz za rzeczy? Nie no, nie mam. Ewela, gdzie jesteś? No ty tutaj byłeś i ciebie tutaj ktoś padł i ja nie wiem, jak to zrobiłeś. Można, a na daleko mogłeś w sumie. Rafał, 21 osób zostało. Tutaj jeszcze jest najgorsze to, że tu nie idzie strefa. Więc taka prawda, że muszę cię po prostu wyeliminować. Bo jak cię nie wyeliminuję... To przegrywam. Ale powiedz mi, gdzie są tajemne przejścia? Tajemne przejścia? W różnych pokojach. Tyle ci mogę powiedzieć. Wiem, górą? No, musisz wyjść po schodach na górę. Nie, ale żeby przeskoczyć tutaj górą? No. Tu, ja cię widzę. Podskocz do góry. No. Popatrz w lewo. I idź w prawo. Dobra, dobra, dobra. Czekajcie, tutaj ten gościu wygląda podejrzanie. Spierdzielił mi! Rafa! To byłeś ty? Nie. Tu! Tu! Czekajcie! Czekajcie, tu był! Czekaj, schowałeś się? Nie, ja coś ty. Ej, nie zdążyłam zauważyć, jak on miał włosy. Ej, ja cię widziałam tutaj, tu byłeś. Ej, byliście świadkami, że Rafał się zbagował. Ej, jestem tam dalej, Ewela. Musisz wejść do tego pokoju i popatrz w prawo. Ty typa na moich oczach porobiłeś. Ziomek był za tobą, Ewela. Ja chyba wiem, jakiego masz skina. Masz takiego gościa? Ja nie, ja mam... Akurat mam kobietę. Niedługie włosy, tylko takie krótkie włosy. Czekaj, szukamy tego typa. Pamiętaj, że takich typów jest kilka, nie? Ja specjalnie nie eliminuję takich osób. Wiem, ale muszę mieć jakiś trop. I tutaj skoczył i nagle go nie ma. No bo to są tajemne przejścia, Ewela. Co ty gadasz? Ja mówiłem na samym początku, że są tajemne przejścia. To jest oszukane, oszukałeś. Teraz muszę pomyśleć, bo Ewela wie, jakim skinem gram i musimy zostawić jak najwięcej takich skinów. To dlatego to tak. Ja teraz dopiero odkryłam, że to jest takie przejście. Myślałam, że sobie je robisz. Ale czekajcie. Rafał, czekajcie. Rafał wydaje mi się, że właśnie jest takim skinem jak tutaj ten gościu. O ten. Ten krótko ścięty. Takiego skina ma Rafał. Jesteś Rafał? Tak. To jestem ja. Raz, dwa. No i Rafał zostaje tylko takie skiny z Kubaniec. Dobrze, tak o, lecimy. Co, to byłeś ty? No, może. Okej, no masz teraz meduskę w ręce, to jestem ja. I mam to nawet w karnecie. Jedźcie, jedźcie te rybki.
Oszukujemy, jak Rafa oszukuje, to ten. Wela, masz 13 osób, ja ci nie chcę nic mówić. Ale ja tutaj rybkę im pożyczyłam. No, ostatnich ziomków już nie wyeliminujesz tak szybko. Wsiadłeś w ścianę. Czekaj, to jest Rafa. Rafa, jak cię mam, to mogę cię ten? Ale no, musisz wiedzieć, że to jestem ja na pewno. Ewela, no to byłem ja w końcu, czy nie? Ja cię miało, tylko w jakieś głupie przejścia tu porobiłeś i się pomieszałeś. To jest, Rafa ma takiego skina najgorsze, to jest... Gorsze to, gorzej jak to jest on. Ej, dawaj rybę. Oddaj tą rybę. Ej, gościu tu ma rybę, skąd ma rybę? To jesteś ty! Rafa, to jesteś ty. Tak? No, ja eliminuję twoich ziomeczków właśnie. Nie, to jesteś ty. Rafał! No nie! Właśnie zastanawiam się, skąd on ma rybę, tylko Rafał tak ma. Jak chcecie więcej takich odcinków, to wiecie zrobić łapeczka w górę.